blisko 700 seniorów weźmie udział w najbliższym czasie w województwie mazowieckim w szkoleniach dla kierowców. Programem objęte mają być osoby po 55 roku życia. My pytamy dziś mieszkańców Jeleniej Góry, czy tego typu szkolenia powinny zostać wprowadzone w całym kraju. To jest głos ulicy. Proszę panią, ja na przykład mam znajomego mojego kierownika dawniejszego. To ma 93 lata i jeździ samochodem, a on nie powinien już jeździć, ani szkolenia już jemu nie potrzebne, bo on może kogoś najechać, rozmaicie to bywa. Ja bym nie dała, bo to powinno właśnie za to się tego, bo jest dużo wypadków. Nie wiem, kto o tym powinien decydować, bo przecież prawo jazdy wydają i bezterminowo, i na określony, to może prędzej badania jakieś lekarskie, ale według mnie nie. Kto jeździ dobrze, to jeździ, a kto jeździ źle, to od tego jest policja. To wzrok się psuje, wszystko. Także człowiek jest bardziej chory, podatny na choroby różnego rodzaju. Bardziej badania niż szkolenia. Bardziej badania niż szkolenia. Dodatkowe szkolenia czy badania? Czy to i to? I to i to. I to i to, bo wzrok jednak, refleks, no wiadomo, nie? Ludzie 60-70 lat to powinni przechodzić jakieś dodatkowe, może nie szkolenia dodatkowe przepisów, tylko chodzi o badania lekarskie. Czyli badania. Badania lekarskie, to bym na pewno wprowadził takie coś dla tych starszych osób. No. Bo nie, no niestety jeżdżą ludzie niektórzy tak, że naprawdę no, żal się patrzeć na to. No. Szkolenia zawsze są potrzebne, bo zawsze jest coś nowego. Więc powinno być szkolenie, żeby, jak to mówią, powtórzyć sobie to, co było i to, co jest. Także ja jestem za szkoleniami. Większość pytanych przez nas mieszkańców Jeleniej Góry i okolic jest za przeprowadzaniem tego typu szkoleń dla kierowców po 55 roku życia oraz robieniem dodatkowych badań lekarskich. To był głos ulicy.